Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 8 osób, w tym burmistrza i wiceburmistrza Pułtuska. Ponadto zatrzymaliśmy dwóch przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstwa usług komunalnych. Nasi funkcjonariusze podczas śledztwa ustalili, że zatrzymane osoby odpowiedzą za nieprawidłowości przy przetargach wartych 4 miliony złotych. Chodzi tutaj o budowę żłobka i internatu. Zatrzymane osoby w prokuraturze regionalnej w Białymstoku usłyszą zarzuty korupcyjne, między innymi przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.